chciałem dedykować ją mojemu guru YouTube'owemu Krzysztofowi Stanowskiemu. Krzysiu. Krzysiu. Krzysiu, bez ciebie bym tego nie osiągnął. Rodzina, bliscy. Nikt nie daje mi takiego wsparcia i takich zasięgów. Czyli tak naprawdę jesteś debilem, bo dałeś mu zasięgi. Nie on tobie. Nie on tobie. Ty jemu dałeś zasięgi. To było dobre. Matkę wjebałeś na minę, bo podrobiłeś jej podpis. Znaczy czekaj, czyli ty jak teraz podpiszesz za prezydenta, to ty jego na minę wpierdasz. Nie się. Jego. Tak. Buda ma kłopoty wtedy. Zobaczymy. Ale no powiedział, że nie będzie na pewno walczył. Już jest nowy przeciwnik dla Gimpera. Poza anteną ci powiem. Poza anteną powiem ci, że gąciarz. Dzień dobry Państwu. Cześć, dzień dobry. Nie wiem, jak to zrobić, że ty jesteś nade mną, a żebyś był obok. Ty, sąsiedzi. Dobra. No bo już nas Stanowski nazwał, że my jesteśmy tacy nieudacznicy. Ja odkurzaczy wyłudzam. Czekaj, zanim, bo ja chciałem tak. Wczoraj rozmawiałem z jednym z ważnych polityków, który do mnie zadzwonił po filmie Stanowskiego. Znaczy, to musiało być dzisiaj, nie wczoraj. Nie. A, dobra, dla ciebie jest dzisiaj, dla mnie już jest tak. Zadzwonił do mnie i wiesz, pierwsze co, odebrałem kilka telefonów, czy tam jakieś wiadomości i dzwoni do mnie ten polityk, mężczyzna, pozdrawiam z nad morza i mówię, kurwa mać, kolejny będzie mi dupę suszył o Stanowskim i filmie Szalonego Reportera. A on dzwoni, Sema, słuchaj, bo ja na koniec sierpnia z żoną się na Bali wybieram. Mówię, aha, no to dobra, no to gadamy. Gadamy. I w końcu mówię, ty, a ty nie chcesz nic, film widziałeś? A on mówi, no widziałem, no i co? Ja mówię, no nic nie chcesz powiedzieć? No nie, nic nie chcę powiedzieć, o czym mówić? No i właśnie, kurwa, Tomek, o czym mówić? To jest podsumowanie, o czym mówić? Dlatego zanim zaczniemy... Ale on umie to ubrać. Zobacz, on już prawie ma bańkę, to on tak umie, to jest taka mała, zakompleksiona kurewka. I on tak, wiesz, on tak umie ubrać ładnie to, bo wiesz, ja o wszystkim powiedziałem, że siedziałem to. No to on wyciągnął, że ja właśnie z tym Zelmerem przysięgam zabić mnie, nie pamiętam tego. Nie Tomek, chcę mówić, że tak nie było, bo pewnie było, no. Ale wiesz, ale to jest niemożliwe, żebym ja poszedł odkurzacz tam, może jakiś, wiesz, jakaś grupa zorganizowana, jakiś słup, możeśmy, ja nie wiem, ale wiesz, jest wiadomo, że siedziałeś i to jest, wiesz, ja się z tego obroniłem, znaczy nie obroniłem, powiedziałem tak, potępiłem, to było złe, to było 25 lat temu, no to on odkurzacz wyłudził, wiesz, chłop po prostu list napisał, ale jest też, są rzeczy takie totalnie nieprawdziwe, ja też nie chcę, nie będziemy tu długo zajmować, bo nie ma o czym, ja to oczywiście nagram film piękny, dedykowany i też się nie będę wystrzelał, ale no popełnił tam parę poważnych błędów, które odbiło mu się czkawką. A co ciebie tam powiedział? Ja jeszcze nie widziałem w ogóle. Najpierw nie chciałem się wyśnerować, a teraz sobie łaziłem tam z żoną na kolacji. Są ważniejsze rzeczy. Co on tam powiedział, że ty głupi jesteś? No kurwa, no jest mi strasznie przykro. Bo znów mnie zwyzywał, nie powiedział, że jestem trolem, ale powiedział, że ty jesteś mądrzejszy ode mnie. I to mnie najbardziej zabolało, że ty jesteś tak mądrzejszy. Powiedział! Tak. Rozumiesz? Dwa znaczy, fakultety. To, że jestem, to okej, tylko tak powiedział? Powiedział, że głupi, nie, że, czekaj, że głupi i głupszy. Czyli de facto, że ja jestem głupszy od ciebie, co nie? No i powiem ci, że to mnie tak trochę uraziło. Trochę mnie to uraziło, bo mówię tak, skończyłem dwa fakultety, 15 lat zarządzałem spółką giełdową, robiłem dużo rzeczy w swoim życiu, o których ten idiota nawet nie ma pojęcia. Znam, no wiesz, i on do mnie mówi, że jestem głupszy. Jakby powiedział dwa, później trochę wyszedł z tego, bo powiem ci, że później powiedział, że jesteśmy tak jak ci sąsiedzi z tej czeskiej bajki, sąsiedzi. I tu się z nim zgadzam. Tak. I tu się z nim zgadzam, bo zobacz. Malowałem ścianę, co nie? Malowałem no ścianę. Czarna. No, czarna. Tylko oczywiście Sebuś jak malował ścianę, to zapomniał osłonić te włączniki, co nie? I malowałem razem z włącznikami. Sąsiedzi.
No sąsiedzi, no co by nie powiedzieć o mnie, to na pewno sąsiedzi, ale Znowu czekaj, bo jeszcze jestem pilota niewyraźny. zmieniłem. Ej, zobacz, zobacz teraz, jak wyglądam, a zobacz teraz, jak ładniej. A nie, no to teraz to jest, wiesz, teraz to jesteś po prostu, powiem ci, nie ma to tamto, czekaj, bo ja. Ja powiedziałem, kurna, w gaciach jestem, zobaczycie to. Kurna, zobaczycie gacie moje. Ja Czekaj, patrz, muszę co ja zasłonić. potrafię. Gdzie, jak to O! było? No i co, gówno potrafisz? No Gówno! co? A pa. A jesteś. To czego to włączyłeś coś? Da się włączyć? Znalazłem mail. Tak mnie Stanowski wczoraj wkurwił, tak mnie zdenerwował, że mówię, no niemożliwe, że ma tysiak to ma, a ja tego nie mam. A nie, masz inny Bo ja komputer teraz, to jestem. nie. To nie dam rady. A, bo to na tamtym jest Nie. ustawiony. Tak. To ja jestem głupszy jednak. A, bo ja chciałem taką scenę odegrać. O, jestem, drodzy Państwo, wzruszony, że dostałem tą nagrodę. Chciałem dedykować ją mojemu guru YouTube'owemu Krzysztofowi Stanowskiemu. Krzysiu. Krzysiu. Krzysiu, bez ciebie bym tego nie osiągnął. Jest taki wzruszający Rodzina, moment. bliscy, nikt nie daje mi takiego wsparcia i takich zasięgów, jak afera z tobą. Krzysiu, pokłóćmy się jeszcze z 7 razy, bo ja chciałbym złoty. Prostu Tomasz, wzruszyłem się. Nie, no bo to jest ważna chwila w naszym życiu. O, Jezu, ja nie zrobię, Panowie, Jezusu. to dla was. To wszystko dla was. No głupi i głupszy. No Nie, dobrze. Krzysiu, tak. Ale Krzysiu nagrywał ze swojego domu, a nie ze studia. Ja się poczułem troszeczkę jakbym gościł w jego domu, bo spędził wiele, wiesz, tam chwil nade mną i tak dalej, bo to było z domu nagranie, zauważ. To nie jest ze studia. Nie Wiem, wiem. bo ktoś mi powiedział, że to u niego w domu i rozumisz mnie, proszę, ja ciebie. No i byłem gościem jego domu. Nie, no wiesz, mówię, umiejętnie to prowadzi, ale czy ja się i tak, wiesz, i stresowałem i nie, no bo ja mówię, wywaliłem wszystko, znam swoje życie tam, co więcej. Ale generalnie no, rozczarował mnie, tak ci powiem. Ludzie się, wiesz, cieszą, łamią, bo on, wiesz, podokuczą, powyzywał, ludzie lubią, ty, ludzie lubią, jak pomniki spadają. Tam gówno jest w tym filmie, ale wiesz, ty, kurwa, głupku, odkurzacz, ty, chuj, nie gangster jesteś, to, on w ogóle, wydaje mi się, że on idzie do Freak Fightów i będzie za Denisa Zaleckiego prawilniak, bo on, listy pisałeś do prokuratora, kurwa, i za słabo kradłeś, odkurzacz tylko. Czyli w rozumieniu Krzysztofa Stanowskiego bym zajebał 10 milionów w złocie i zabił dwie osoby, zyskałbym jego szacunek. To To takie bym zyskał. pisowskie. To jest takie pisowskie, bo ty to Jak taki kraść? to Ja to taki miliony, a nie pełowiec. zelmery. Ty to dalej i mówię, w sumie to się nic nie stało, ja z nim interesów nie robiłem, bo umowę rozwiązaliśmy. Ktoś coś pierdolnął, ktoś coś powiedział, może ja, może ktoś w firmie, ale ze Śmiszkiem, z tym i tym, to ja już nie robię interesów. No, to trzeba być debilem, żeby On jest iść do debilem. swoich po kasę. Narobić się, bo on pokazał, ile oni tych filmów zrobili, tego wszystkiego. I później mówi, że i tak kontrakt z nami rozwiązali, bo nie ja, może ja, może ktoś inny, coś pierdolnął i się ten jak on się nazywa, ten od NCB, od, no Boże Święty. Ciszewski, cisz. Kurde, no Tak, nie się Cimoszewicz, wkurwił, ale nie Cimoszewicz. Ciechocki, Ciechow, no wiem, że Cieszyński. Wiem, nie, Cieszyński. I się Cieszyński kurwił i rozwiązał kontrakt. I ja Czyli mówię, oni tych no pieniędzy nie dostali? a tego to już nie dosłyszałem, bo się śmiałem. Jak to usłyszałem, że z nimi Ale ty rozwiązał. generalnie, kochani, my mieliśmy rację. Cały czas mówiliśmy, pieniądze tu. On też nie powiedział, że nie, tylko oj, nie zrozumieli, nie wiedzą, tam durnie, chuje, te głupki. A w ogóle, Krzysiu, jeżeli my w swoim filmie, bo to jest naprawdę apel, jeżeli my w swoim filmie powiedzieliśmy nieprawdę, to ja ci adres wysłałem kiedy do tego pozwu? Z 4 To miesiące, już 5 miesięcy temu. przed, ja mu wysłałem, zanim ten film wyszedł, bo mu za miniaturkę wcześniej, on chciał, mu wysłałem. A tak. Więc ty masz, Krzysiek, ty masz adres miesiąc przed tym, jak zrobiliśmy film, gdzie jest ten pozew, w którym straciłeś. A nie bój się, ja znam tam układy, ja wiem, jak pan Leśniodorski jest, i tu szacunek, bardzo dobrym i mocnym prawnikiem, i wiem, że tam jest króciutko z pozwami. Krzysiu, jeżeli myśmy nakłamali i z tą kasą odpisu, gdzie ten pozew od ciebie?
To ja powiem jeszcze jedną rzecz. Nie to, że chcę skończyć ten temat, bo pewno jeszcze ten temat będzie wracał w dalszej części naszego materiału, ale NASK, czyli Naukowa Sieć Akademicka i tak dalej, który wysłał debilom pieniądze, którzy zerwali kontrakt. Ja nie mówię, że Stanowski jest debilem, ale jak jacyś debile dostają kontrakt, a A ja później mówię. pieprzą głupoty i zrywają, to jest. Natomiast chciałem powiedzieć, że NASK pojawia się w dniu dla ciebie dzisiejszym, dla mnie jutrzejszym. Jesteśmy znów w różnych strefach czasowych. NASK pojawia się w materiale Państwowej Komisji Wyborczej, która to Państwowa Komisja Wyborcza wydała postanowienie co do Platformy, Konfederacji, Trzeciej Drogi, A do PiSu. przesunęła wydanie decyzji na temat PiSu z dwóch powodów. RCL, czyli Rządowe Centrum Legislacji, i z powodu Do ciebie, NASK-u. Stanowski. Tak. No. I z powodu NASK-u. Się Tak. okazuje, że PKW składa pytania do RCL-u, czyli Rządowego Centrum Legislacji, czyli tego centrum, w którym dla Szczuckiego pracowało kilkudziesięciu pracowników, którzy nie pracowali w RCL-u tylko w stosunku do jego kampanii. I co ciekawe, składają pisma z prośbą o wyjaśnienia do NASK-u, podali w zakresie czego, ale nie podali tego, o czym my mówimy. Nie podali na temat kontraktu, który był realizowany na przykład z kanałem, jak to się nazywało, sportowym, Krzysztofem Ze Stanowskim, tym Krzysztofem trzecim. Stanowskim, bo tam było zmienianie nazwiska. Tak, dokładnie. I co się stanie za chwilę, jak my skończymy nagrywać, bo ja się przygotowywałem, jak stałem do tego materiału naszego dzisiejszego i to mi wyszło, to ja powiem ci tak. Ja kurna osobiście znam Ryszarda Kalisza. Z Ryśkiem chlałem przy drugiej kampanii. Tak jak ty teraz kole, to ja waliłem coś innego przy drugiej kampanii tego Aleksandra Kwaśniewskiego. Stanowski, też się dowiedziałem, i mnóstwo ludzi piszą. Tylko niebieskiego Jaśka. Tylko niebieskiego Jaśka. A ja piję tylko Chleje? kawę z Kubka kubka twojego. sejmowego. Sejmowego. Kubek sejmowy. Sejmowy. To Ale natomiast. wracając. No. Ja za chwilę, jak skończymy ten materiał, wytnę ten kawałek, o którym mówimy, że NASK. To nie tylko to, o czym mówi Kalisz, ale także wysyłanie pieniędzy na dziwne kontrakty tuż przed wyborami. NASK to też sponsorowanie dziwnych influencerów w zakresie tego. I dziękuję panie Krzysztofie Stanowski za to, że mi wskazałeś, że NASK nie wydał 719 tysięcy na te dziwne działania, tylko ponad 20 milionów, bo on mówi w tym materiale, czy tam chyba 30 nawet, że cały ten koszyk NASK-u na tych dziwnych influencerów, na te spoofingi, phishingi, sringi i tak dalej, to było prawie 30 Na tych baniek, a swoich on. przekupnych influencerów, powiedzmy to szczerze. Tak. I w tym momencie ja pierwsze co robię, to biorę linka i Rysiek Kalisz, znaczy teraz to nie jest sędzią, panie sędzio Ryszardzie Kaliszu, dzisiaj dostajesz i żeby było jasne, pokażę to także zdjęciem krwi 60. tego. 60, jeszcze list do prokuratora napisz. A kto jest teraz prokuratorem? Czekaj, bo też bym mógł napisać. No. No, nie bójcie A ty się, masz nikt ci nic ładniejszy dobrego. charakter pisma. Ja ci powiem, że zobacz, że ja tylko zamarzę, czyli to numer telefonu, żeby nie było. Patrz, jakie ja mam pismo. Ja wiesz, ja tam miałem dużo czasu, to ładnie pisałem. A, no tak. A ja tutaj nie miałem, musiałem szybko zanotować numer telefonu. A widziałeś, co teraz na Twitterze? Więc się obudziłeś, bo ja napisałem na Twitterze, bo Krzysiu napisał, dasz te dwa tweety, jeżeli będziesz taki łaskaw. A jak mi Krzysiu je napisał do wyślesz, mnie, to zawsze. pamiętasz? Pamiętasz, bo bardzo łatwo znajdziesz, ale wyślę ci. Krzysiu napisał, jak realizował film o mnie, wiesz, co napisał? No. Że zaczynam. Nie, to czekaj, to tym szalonym to tych tweetów daje. Pa, 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 pa. Kurde, przepraszam Państwa za tę chwilę przerwy. O! Zbieramy się z nagrywanie filmu Troszczą Tysiaku i będzie się zaczynał, pierwsze zdanie będzie brzmiało tak. Przychodzi do baru złodziej, oszust, fałszerz, naciągacz, bankrut, bla, 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 a barman na to, co podasz szalony reporterze. I ja teraz napisałem ja tu i ta przed chwilą, mój drogi kolego, że ja przygotowuję film o Krzysztofie Stanowskiej, ma jego pierwsze zdanie będzie brzmiało tak. Przychodzi do baru sprzedajny dziennikarz pisowski, sługus, propagandysta, człowiek z niejasnymi powiązaniami, mściwy chujek z przerośniętym ego i deficytem męskości, manipulant, kłamca, gość mający za nic prawo i wyroki sądów,
Cham bez szacunku do kobiet, a barman na to wypierdalaj Stanowski. Dobre. I Stanowski się od razu tutaj zdenerwował. I on się boi. On się boi. Wiesz, co on napisał? Nie, no ciebie bo... Spoko! 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 Dogrywka z Natalią na Jonoszek siadła na 9 milionów. I dał jakieś pismo, znowu z akt, jak ja próbowałem przekroczyć granicę i to jest dodatka służbowa, że nie miałem zakazu opuszczenia kraju, próbowałem, mnie cofnęli. Strasznie mnie to obciąża. Ale zobacz, zobacz, dogrywka z tego, że leżyła tyle. Jak chcesz, to rób. Mam inne kwity. Wiesz, co chodzi? Ty lepiej nie rób, bo ja tamten. On no. Od razu. No to, nagram dogrywkę. Mam jeszcze tu takie kwity i sru kwit. A tam jest no troszeczkę. Tak. Tam jest. Ale no tam jest ja kupa w majtkach. Ale kupa w majtkach po niebieskim Johnny Walkerze musi być kurwa szlachetna. No, musi być szlachetna. On ma pewnie ja niebieską tak. krew, jak on pije niebieskiego Jaśka. Ty, no to jest szlachecka. To jest szlachecka. Dlatego no Lord Farquaad, kurwa, teraz wyszło. Lord Farquaad. Szlachcik Lord Farquaad, człowieku. I teraz musisz dać to zdjęcie w tym łóżku Lorda Farquaada, rozumiesz, tak, jak on tak, to jest... zaprasza tą Fejonę. Zaplułem cię. Lord Farquaad, faktycznie, dlatego tylko niebieski no. szlachcic. Tak, to jest... Dobra, ja muszę zobaczyć... Ja muszę zobaczyć, ile u mnie kosztuje niebieski, bo tutaj to głupi Jack Daniels kosztuje 600 zł. To ten niebieski to będzie kurwa ze 3000 kosztuje. No, alkohol jest strasznie drogi na Bali, to jest, wiesz, to nie ma co gadać. Ale czego, bo to muzułmański kraj tak po prostu narzucają te, żeby nie chlać? Tak jak akcyza. Akcyza jest. No akcyza, no tak, to czyli państwo, to tak samo jak w Dubaju, no. Bo to jest muzułmański kraj, więc jak chcesz pić, no to se zapłać, bo my tu nie za bardzo chcemy, żebyś pił. Taki drogi? To dokładnie mniej więcej tak, no. Tak. W tym momencie rozmyśliłem się z zakupu tej willi. A w ogóle powiedział jeszcze, on tam w ogóle na przykład, no nie chce się wystawiać w tym filmie, bo on tak nakłamał i ma mieszkanie za granicą o mnie. Ja powiem, Krzysiu, ja zaraz będę miał willę na Bali. Zapraszamy na Jaśka. Nie. Niech se kurwa przywiezie swojego. Ja nie będę wydawał półtora koła. Niech na bezcłówce kupi. Tak, w Doha, w Dubaju, czy się w Stambule, jak chcesz tanimi, to przez Stambuł na przykład taniej się leci. Także spoko, daj znaka, coś się Krzysiu zorganizuje, żeby nie było niedomówień, że wiesz. U mnie masz mieszkanie za darmo, Krzysiu. Ty tam sobie nie radzisz w tym życiu. I powiem ci, na wyposażeniu willi będzie odkurzacz. Zelmer, ale wiesz co, bo ja ci powiem tak, była to jedna z tych rzeczy, gdzie się naprawdę na tobie zawiodłem. Naprawdę. I tu przyznaję rację, że gdybyś faktycznie poszedł do tego sklepu i zajebał ten odkurzacz, to byś miał mniej problemów niż próba wyłudzenia. Jeszcze ale ja nie poszedłem. Krzysiu, to nie jest niemożliwe, żebym ja odkurzacz wyłudzał. To pewnie jest wyrok, wiesz, jako jeszcze raz nie chcę tu tłumaczyć, bo to są złe rzeczy. Ja się ich wstydzę, ale generalnie nie było tak, bo myśmy zakładali firmy, wyrabiali ludziom, że niby u nas pracują i dokumenty i menele szły i brały, wiesz, najpierw wziął tam kredyt, 10 tysięcy, a później już do spodu. Weź mikrofale, weź to i to się tam goniło za jakieś grosze. I ten pewnie się tego czepił. No ja nigdy nie byłem w żadnym sklepie, by uciec żadnego Zelmera, kurwa. Nigdy w życiu nie miał takiej opcji, że ja to robił. Ale wiesz, ale on to tak ubrał, nie poszedł do sklepu. No totalna bzdura, nigdy czegoś takiego nie było. Jestem pewien, ja wiesz, tą odpowiedź nagram w miarę szybko, nie będę czekał, się długo czeka na dokumenty z archiwum, ale przysięgnę, powtórzę tą przysięgę w tym moim filmie, że jak mi przyjdzie ten wyrok, to ja dokładnie przeczytuję, bo nie ma takiej opcji, że mnie kurwa odkurzasz może wyłudził, no ja nie. Ale no mówię, on umie ubrać to, wiesz, on to umie ubrać. To było, tu, tamto. To matkę wyjebałeś na minę, bo podrobiłeś jej podpis. Znaczy czekaj, czyli ty jak teraz podpiszesz za prezydenta, to ty jego na minę wpierd. Nie się. Jego. Tak. Tak. Duda ma kłopoty wtedy. Tak. Geniusz. Kiedyś, no, ale kiedyś będę tak mądry jak Krzysiek. Tak, ale a propos jeszcze jedno zdanie na temat Krzysztofa Stanowskiego i żeby też nie było, że ja to robię ze względu, że się film pokazał. Ja ogłosiłem to w poniedziałek na jednym z moich filmów, że biorę się za materiał Krzysztofa Stanowskiego o PKP Cargo, na który poświęcił 37 minut, na spółkę, która ma 25 tysięcy ludzi i w chuj przekrętów pisowskich poświęcił 37 minut, a na szalonego reportera godzinę 20.
To. Ważny społeczny temat, którym oczywiście, wiesz, to nie powiedział. Ja ci powiem szczerze, że ja nawet, wiesz, jeżeli chodzi o Janoszek, co by nie mówić, no kurwa, wiesz, już robił robotę, bo generalnie nikt o tym nie wiedział, toż tam ktoś przebąkiwał, ale ją zapraszano wszędzie, ona kłamała, że jest tą, odkrył to, wiesz, Zderpieński już trochę mniej, bo generalnie, no co ona, mała, skrzywdzona dziewczyna, która se wmawia, że jest dolarsowa, a nie jest. I on generalnie ten bardziej materiał zrobił o tym jej gachu, który też ma dwie za uszami. I to też nawet okej, bo wiesz, wywlók jak w 54 to czarno-białe zdjęcia, spoko. To nie było o niej, było o nim, ale też odkrywcze. Ale tutaj to typowa taka chęć, wiesz, kogoś ośmieszenia i tak dalej. Nie powiedział nic, co nie było. Ja mówię, siedziałem w więzieniu, on. I odkurzacz ukradłeś! I to No. jeszcze mamy podpis. No, kurwa, no szkoda, że ja siadł w tym filmie, w którym ja mówiłem, wymienił kurwa cały sprzęt AGD, który wyłudziłem w swoim życiu. Myśmy, wiesz, najczęściej to były wyłudzane materiały budowlane, bo to się wtedy w latach 90. załatwiej wyłudzało. To ja bym kurwa powinien wyjąć skoroszyt i trzy przyczepy dachówki typu taki, wiesz, no. Ale Tak. on, nie powiedziałeś wszystkiego, bo o odkurzaczu No. zapomniałeś. No debilno. Tak, no dokładnie, Cóż. więc cóż, ale jeszcze chciałem tylko już korzystając z chwili, że jesteśmy mniej więcej w połowie, to po pierwsze subskrybujemy, komentujemy, lajkujemy, to po pierwsze. Po drugie, ja zapraszam w niedzielę na mój kanał i tam pokażę wam manipulacje, kłamstwa i niedociągnięcia Krzysztofa Stanowskiego w zakresie PKP Cargo, bo zamiast. A dobra, nie będę spoilerował, ale udowodnię też na podstawie dokumentów, że on jest naprawdę debilem ekonomicznym. Nie wie nic o spółkach prawa handlowego, mimo że mówi dużo na ten temat, to nie wie nic i miesza, albo celowo Przypomnij mi. miesza, Dobra, przypomnij mi, albo bo pokażę celowo coś. miesza, Pokażę ci dopiero, jaki jest celowo debilem, miesza. bo nie powiem tu. Nie powiem tu, bo to czekam na mój Okej. program. Przypomnij mi o czymś, ty się bardzo ucieszysz, bo Dobrze. to jest właśnie twoja dziedzina, czyli prawo handlowe, więc nawet tym jeszcze poradzisz, jak to ładnie ubrać słowa, bo Krzysiu to taki wcale krystaliczny nie jest. Staliśmy to po pierwsze, a po drugie albo jest debilem ekonomicznym, bo ja zawsze wierzę w ludzi. Od samego początku do końca wierzę w ludzi, więc albo jest po prostu debilem w zakresie ekonomii, prawa handlowego, spółek handlowych, albo jest pisowskim manipulatorem, któremu postawiono cel na Nowogrodzkiej, masz zrobić kurwa to. Znaczy, Mazowiecki? A, dwa, że B. B. On akurat jest inteligentny, ale jest, wiesz, jest spasiony przez pisowskie pieniądze. Mnie się bardzo, o ile ostatnio Tomasz Lis mocno odleciał, Jezu, daje takie tweety trochę, Mariusz Maks Kolonko się robi, to bardzo celnie powiedział, nie akurat o nim, między innymi o nim, ale nie imiennie o nim, też co powiem w swoim filmie, że teraz niektóre media zachowują się tak, jakby nie chciał, żeby wyszło, że służyły PiS-owi za jego pieniądze i dalej pierdolą te same bzdury, chociaż nie dostają pieniędzy. I mi się wydaje, że to jest trochę case Stanowskiego, że on albo, znaczy wiesz, to są dwa powody, on albo może gadać tak i dalej być tym pieskiem PiS-owskim, dlatego, że jak wrócą, to znowu dadzą. To są trzy opcje. Albo te 719 lub inne, o których nie wiemy, przed zamknięciem drzwi jeszcze dali i on jeszcze jakby z tego korzysta. Albo faktycznie to, co powiedział Lis, że wiesz, zmiana, dobra, już nie płacą, to będziemy gadać inaczej. Nie ty, bo wtedy się zetną, że myśmy wtedy inaczej gadali, nam płacili. No. I wiesz, i to jest ta sama gadanie propisowskie, wiesz, jak on tu babiasz, tu on puści kawałek z Imagine, że czekamy na ciebie, przyjdź do kanału zero, tutaj, kurwa, to jest Republika, to jest TV Republika Young. Bo wiesz, tam jest taka twarda Yang, dla beretów, tak. wiesz, a tu jest Teenage Republika, bo on jest taki właśnie fajny, nowoczesny, no tego ci ludzie go słuchają i wali to, wiesz, ludzie tego nie widzą, bo on to robi dość, wiesz, Republika wali młotkiem w głowę, on robi to dość zgrabnie, ale to jest tak oczywiste, że wiesz, już tak opowiada i jakoś to wszystko mu pasuje, co PiSowi, a wszystko, co nie PiSowi, to nie, wiesz, ale oczywiście on, No no i to co tam, panie, w polityce? Nie no, będziemy już o nudnych filmach gadać. tak, w polityce, no w polityce to tak, no ja już zacząłem trochę o polityce, bo powiedziałem o PKW, które jest dla mnie naprawdę, daje taki optymizm, bo powiem tak, nie wiem, czy słyszałeś PKW? o tym, że Polska Państwowa Komisja Wyborcza, która nie przyjęła A, no. sprawozdania, i to daje mi trochę optymizmu, bo przez chwilę bałem się, że Ryszard Kalisz jest takim hamulcowym w zakresie decyzji o odebranie albo o ucięcie subwencji dla PiS-u, bo jego wypowiedzi były takie, wiesz,
Ja wiem, że nawet pisowcy mówili, że one są takie koncyliacyjne, że nie za wiele tam jest, że nie ma i tak. Jak słyszę, że pisowcy mówią o Ryśku Kaliszu, że on jest koncyliacyjny i że jest dobrym człowiekiem, to znaczy, że kurwa jest coś tak na rzeczy, że po prostu aż boli. Aż po Aż w prostu obsrani. boli. I to jest. Dlatego też ty jesteś głupi, a ja głupszy, bo się Krzysiek też obsrał i też nie i wie, że ty możesz coś na niego dalej mieć. Ale idąc dalej. Jest sprawa PZU, w którym zginęło 500 milionów złotych z różnych powodów. Znalezione zostały na piknikach, plakatach, billboardach i tak dalej. Tak dziwnie około, że tak powiem, wyborczych. W czasach około wyborczych. To jest kolejna rzecz. Jest PKO, które się okazuje, że przez swoje spółki zależne i fundacje też robiło różne pikniki w czasach okołowyborczych. Jest NASK, jest RCL, jest Fundusz Sprawiedliwości i dzisiejszy komunikat, twój dzisiejszy, mój jutrzejszy, komunikat to jest dziwne, twój dzisiejszy, mój jutrzejszy, ja już z przyszłości jestem. Ty gadasz na nas w przyszłości. Tak, bo u ciebie film ten na mnie wyszedł wczoraj, a u mnie dzisiaj. No, Jesteś na... to I jest. co? I co? Jak to dzień po tym filmie w ogóle planeta wygląda? Powiem ci, że trochę mam więcej siwych włosów. Powiem ci, że naprawdę to Ty już się to szybciej starzejesz ode mnie. Łe! jest. Dokładnie. Ale wracając. A? PKW, ja mam nadzieję, naprawdę, że oni wyliczą, bo to, że pieniądze były wydawane poza funduszem wyborczym, to kurwa wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy. Przykład NASK-u i Oprócz pana Stanowskiego. Stanowskiego. Tak, no Stanowski to. nie wie na pewno. Okej, to prawie wszyscy wiemy, przepraszam, to prawie wszyscy wiemy. Przykład Funduszu Sprawiedliwości, PZU i innych spółek, a tak w ogóle, to panie Stanowski, ja mam takie pytanie i jakby ktoś mógł to wyciąć z jego kumpli, albo ja sam wytnę. Panie Krzysztofie Stanowski, gdybym przez przypadek miał w komisji Romana Giertycha do spraw rozliczenia PiS-u jakiegoś jednego albo trzech znajomych, i mógłbym ich poprosić, żeby poszli na kontrolę poselską do jednej ze spółek szukać kwitów na pana, to do której? Do Orlenu, PKO BP czy do PZU? Bo nie mam trzech, żeby wysłać, mam dwóch i muszę wybrać dwie spółki, do których wysłać, poprosić, żeby poszli. Niech pan powie, do której z tych tak najcelniej, żeby ludzie też nie łazili, nie szukali, bo to wie pan, robota i tak dalej, co nie? No ale wracając. PKW powinna wydać moim zdaniem decyzję. Natomiast wracamy do tego, co ty powiedziałeś i kiedyś zwróciłeś uwagę bardzo, bardzo celnie, że nawet jak PKW zabierze te środki, to jest jeszcze ten pieprzony Malinowski, nie, Manowski, Sąd Najwyższy, który to Sąd Najwyższy tak naprawdę może tę decyzję cofnąć i wtedy tak naprawdę nic się nie stanie. Będziemy śpiewali Polacy, nic się nie stało. Natomiast ja sobie przypominam, że Manowska jest szefową tego sądu zgodnie z ustawą. Nie wiemy, co się stanie. Może ona nie odejdzie z tego stanowiska, może będzie chciała, może się przyspawa albo przyklei do ziemi, jak ci walczący o planetę czasami, co nie? Chyba do końca tego roku Manowska jest w Sądzie Najwyższym. Więc przeciąganie przez PKW tej całej sprawy i jak najpóźniejsze wysyłanie tego do Sądu Najwyższego też ma dzisiaj sens. I ja bym poszedł też w tą stronę, że PKW może pokazuje swoje obawy, może pokazuje też to wszystko, że muszą teraz policzyć, że muszą się dowiedzieć, ile tych pieniędzy tam PiS na boki sobie rozgarnął i tak dalej, żeby jak najbardziej opóźnić moment możliwości apelacji PiS-u w zakresie puszczenia sprawy do Sądu Najwyższego, bo wtedy, jakby się okazało, że w Sądzie Najwyższym nie ma Manowskiej i całej tej jej bandy, no to decyzja Sądu Najwyższego teoretycznie będzie niezależna, tak? Bo dzisiaj to wiadomo, jaka będzie. To Tak, 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 to nawet nie ma co tak, dywagować, co nie? Wiadomo, jaka po prostu będzie decyzja, taka sama, jakby puścić ją dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego, to nie dość, że Kalisza by Trybunał Konstytucyjny posadził do pierdla, to jeszcze by mu przymusową dietę nakazali. Tak się mi wydaje, bo mniej nie, to więcej, nie co byłby nie? ten sam Rysiek. No nie, no gdzie, Rysiek, no proszę cię. Wszystkie Ryśki to No, fajne więc. chłopy. No tak, tu się mogę zgodzić. No dobrze, to jeżeli chodzi o PKW, to mój wywód mniej więcej taki. Co jeszcze się tam stało? Co jeszcze się tam stało? Czy ty wiesz,
A propos tych twoich listów do prokuratury i tego, że tam chciałeś 60 i wsypywać, to czy ty wiesz, że w Brukseli albo w Wystąpię, Strasburgu, kurwa, ze stanowiska z ziemi. No mów. No, co w że Strasburgu? teraz po Też? tym Też filmie pisali? Stanowskiego są tacy dwaj, którym możesz podać rączkę, donoszą na Polskę tym razem Wąsik i Kamiński. No, ale co, że na Polskę, że jak to tak? Przecież oni mówili, że nie wolno, że No, donosiciele, że jak to tak na własny no, kraj. A tak, oni co tam dokładnie. piszą? A oni piszą, że teraz ten cholerny Bodnar z tym rudym Tuskiem, którzy właśnie wysłali pisma do Brukseli, żeby im, bojownikom o wolność, ikonom polskiej walki o wolność, Wąsikowi Kamińskiemu odebrać immunitety, że to jest nic innego jak działanie polityczne, że jest to zemsta polityczna. I że Bruksela powinna utrzymać te immunitety i co więcej, Bruksela dzisiaj powinna wysłać swoje służby do Polski, które powinny sprawdzić, że w Polsce są łamane prawa, prawa zwykłych obywateli. I O. oni będą walczyli teraz o te prawa, nawet jak będą O. mieli stanąć przed tym sądem oni jak to mówią? Przed Boznarowski. Bodnarowcami. Tak, przed Boznarowski. Bodnarowcami. Ej, Tak, rozumiesz? Co się dzieje? to jest bardzo ciekawy case, rozumiesz, że oni mówią, że żeby służby, jak oni nam robili ten neo-KRS, jak oni robili tą nielegalną izbę w Sądzie Najwyższym, jak oni odsuwali Tuleję, jak oni to wszystko robili, to właśnie Unia przysyłała tu ludzi, mówiła, że źle Tak. robią. I oni wtedy Tak. mówili, że Unia głupia jest. A I Unia dzisiaj nie nie może mądra tutaj jest. nam mówić, nie dość, że nie może mówić, to co mówi jest głupie. A teraz już to ona może przyjechać, może robić i aha. I czekaj, jeszcze, to jest, ja znów nie, powiem dwa nazwiska, bo oni mi się naprawdę mylą. Gosek i Matecki. Nie No wiem ja też, nie którego, a to. jednego z tych dwóch dorwała na Gotecki. korytarzu Sejmu. Gotecki. Gotecki, niech będzie Gotecki, dokładnie. Goteckiego dorwała Dobroż Oracz na tym, O! i ona do Lubię niego, bank. panie pośle, a jak to jest, że wy teraz tą Unię tak kochacie, a jeszcze trzy. I on, ale o co chodzi? No przecież teraz się powołujecie, że trybunały unijne, że immunitety unijne, a jeszcze 2 lata temu to byłaś. Czekaj, ona zacytowała baju dla frajerów i jakaś tam szmata. I A ten Gotecki, daj spokój pani. to była według Andrzeja Dudy, bo to jest jednak najwyższy urzędnik i to jest według mnie guru jakiejkolwiek prawnej mojej wiedzy. To była według niego wyimaginowana wspólnota. Tak, Jak on tam powiedział na baju dla wiecu. frajerów. No, ale oni są, to jest takie kurwa ciekawe, to jest bez kitu. Oni nagle są tak prounijni, oni by Tak. człowieku, oni by tu w No. ogóle, oni by tu ten parlament z Unii przenieśli na wiejską, żeby tu był Strasburg. Oni by tam Ja drugi się Strasburg zastanawiam. zrobili, już nie drugi Budapeszt. Tak, ale wiesz co, ja teraz się zastanawiam, kiedy pisowcy wpadną na pomysł, żeby złożyć projekt nowelizacji ustawy o paszportach, żeby na polskim paszporcie była teraz flaga unijna. Zamiast masz ten bordowy paszport, tam może ma orzełek jest, to teraz oni pierdykną te gwiazdki i jakiś symbol unijny, żebyśmy my teraz byli tacy naprawdę, tacy bardziej unijni od samej Unii, bo my teraz to jesteśmy, wiesz, my teraz przodownicy jesteśmy. Tak mi się Przodownicy przynajmniej w Unii wydaje. praw unijnych i przestrzegania, i my tu No. chcemy wszystkich urzędników, żeby sprawdzali nie dalej jak bardzo niedawno ci sami politycy, dzięki nim zostaliśmy wywalani z prokuratury europejskiej, która właśnie była po to, żeby sprawdzać takie rzeczy. Więc jak PiS rządził, to wystąpili z prokuratury europejskiej, żeby sobie walić swoje szwindle, żeby nikt nie miał ich kontroli. Natomiast teraz, kiedy za PO to jeszcze. Nie dzięki prośbom Kamińskiego i Wąsika, tylko dzięki działaniom rządu. Wstąpiliśmy z powrotem do prokuratury krajowej, to oni chcą jeszcze wzmocnienia tych więzów. Bardzo dobrze. Czyli my robimy wały, to niech nam tu nikt nie zagląda, ale przyszli nas rozliczać. Oj, 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 boli. Tylko wiesz, co jest najgorsze, że oni są tak głupi w swoim działaniu, może nie aż tak głupi jak Stanowski, ale głupi, że ta Unia jednak też głupia nie zapamięta.
Ja uważam, Tak, to. że urzędnicy w Unii, ja nie chcę też być taki, wiesz, bo ja jestem daleki od takiego, może nie nepotyzmu, tylko takiej stronniczości, że wiesz, jak ci rządzili być źle, to my na ich stronę to nie powinno też tak do końca być, bo prawa człowieka są prawami człowieka bez względu na to, co on wcześniej zrobił. I wiesz, no, jest przestępca, to na przykład w więzieniu też ma jakieś mieć prawa, cokolwiek nie zrobił i tak dalej. I bez względu na przynależność polityczną, te podstawowe prawa ochrony ci się należą. Nie można teraz zrobić krzywdy pisiorowi, bo jest pisiorem, no bez przesady. Więc nie, ale niemniej ona pamięta, ta Urszulka von der Leyen nie jest od wczoraj. Ona pamięta, jak oni im kurwa pod górkę robili, jak były turowe elektrownie, jak oni mówili, że wyjdą, że rozpieprzą tą Unię od środka, jak oni się buntowali, jak oni nie chcieli, jak oni płacili horrendalne kary i za neo-KRS i za to nieprzestrzeganie tej wolności sądów, za tą reformę sądów. Oni to dobrze pamiętają i teraz ja muszą zachowywać zapewne powagę, bo to jest poważna instytucja unijna, ale ja podejrzewam, że oni tak się śmieją w środku, jak przychodzi ten Wojciech z tym Kamińskim do nich i mówi, ej weź, bo tam nas biją. To ten urzędnik mówi tak, tak, a w środku mówi, nie no pierdolne zaraz. No. Przyszedł gruby i pijany i majaczał. To jest po prostu... Oni pamiętają, bo wiesz, no bo darli się z nimi 8 lat, przecież oni im... Też, no, oni pamiętają, że Unia szmata, flaga unijna, to myślę, że tam nie docierało. I wiesz, i teraz oni właśnie ku ich uciesze przychodzą ci sami się skarżą. Tak, tak, tak. Napiszemy, zadzwonimy do pana, ale nie macie mojej. Zadzwonimy! 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 To jest najlepsze, co nie? Kaliński se małpkę pierdolnicze stąd. Nie, on teraz nie małpką, to piwo tak fajnie. No, to jest 8 o. euro, 8,60. 8,60, tak? Chłopie. Potem ma niebywalną. No. O. Tak. On tak se pije pianę, mówi, kurwa, już euro poszło. Sama piana, już euro nie ma. Nie, on wyjdzie na tym płycie, on wyjdzie na bidusie z tą pensją. No. To jest jedyny z europarlamentarzystów, który w swoim euro w tym oświadczeniu majątkowym będzie miał minus po 5 latach. Stratek, wykaże stratę i bez dopisywania kilometrów. Może, bo on dopisze litrażówkę. O właśnie, tak, masz rację, to jest litrażówka, ale jak od razu jak powiedziałeś litrażówka... Nie uwierzył mu. Nawet jak rozpisze na siebie na wozika, gdzie Wąsik by nie pił cały miesiąc, to by nie łyknęli, kurwa, że we dwóch można tyle wywali, co wywali sam Kamiński. I to z jego posturą. Zobacz, jakie tam jest przeliczenie, kurwa, kilograma na promil. No. Chłopie. Bo jest to jeszcze... Jak mówi się, duży chłop może wypić. A Kamiński, wiesz, on garnitur ma SX i tak na nim wisi, bo zawsze tak jak wieszak, kurwa, w środku. Tak. A on chłopie, 4 flaszki i dopiero idzie po piwo. No, dokładnie, to rano wstanie, walnie 0,7. Walnie 4 flaki, idzie, powiem, a po chuj ty idziesz po piwo? Muszę jednak zapić. Po 4,5 litrówce. Nie, no jednak jest taki smak dziwny, muszę zapić. Tak, taki posmak miałem, kurde. Cały Kamiński. Coś się ale wiesz, dlaczego on ma taki posmak? Polsce? Wiesz, czemu ma Kamiński taki posmak po 4,5 litrówkach? Bo nie pije błękitnego. Jakby pił błękitnego... Jak on by pił błękitnego, no. Krzychu, poczęstuj go. Wy jesteście z jednej tej ekipy. No. Tak. Weź, tam nie był? Nie, Kamiński nie był u nich. On tam pozapraszał ich wszystkich. Nie, chyba nie. Czarnek był. To chyba siedział Kamiński. Wtedy Kamiński. To chyba siedział. Wtedy coś mi się... Ale wiesz, jak Kamiński siedzi, to jest dobrze. Teraz. I jak Kamiński jest dobry. Ale jak ja 30 lat temu siedziałem, to trzeba półtorej godziny o tym pierdolić. Tak. Godzinę 20. Już nie przesadzę. Nie dodawaj sobie. Godzina 30, jakby jeszcze doszedł do zeznań, gdzie jeszcze mikrofalówkę jebło. Ale nie doszedł. A jakiej marki? Widzisz, to jest istotne. Bo jeżeli to jest Zelmer, to jest narodowe, polskie, takie wiesz. A no to dobrze zrobiłem. Bardzo, a jakby to była Samsunga, to ty jesteś tym takim niedobrym biuro. Ty naprawdę byłeś przeciwny rozwojowi ja w Polsce wtedy. Wspierałem dzięki słupom Menelom, wspierałem, wiesz. Polski przemysł AGD. Tak. Dobrze. Co jeszcze? No to powiem tobie, że pamiętasz wszystko, co narodowe. NCBR, NASK na przykład. Narodowy Stadion Port. Narodowy. O fejmie chcesz gadać? O fejmie? Nie. To Diablo nie. Wypadł. Diablo wypadł. A nie, to nie tylko. A czemu wypadł Diablo? Bo
To jest bardzo ciekawa sprawa. Ty, Luther ale jest Heiser też hejterami. wypadł. Dobrze, Heiser dobrze też czy... wypadł. Heiser wypadł, ja tam wszyscy popadali. Tam kurwa to, czy, ja nie wiem, kto tam gdzieś walczył. Podejrzewam, że po prostu może puszczą walkę Muhammad Ali jakąś starą na ekranach, kurwa, bo w każdym bądź razie to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja wiedziałem od Tak. jakiegoś czasu, że on ma kontuzję, no ale tam umówiłem się też z nim, obiecałem tylko, że będę aż tak klikował, więc nie mówiłem. Ale mówiło się, że on ma kontuzję, tylko że niedużą jaką, czy będzie chyba jednak mógł, czy w innej formule. No i Pasha Biceps, jego przeciwnik, dzisiaj pisze, no i wycofał się, wymyślił kontuzję, bla, 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 bla. Fame cisza. I za chwilę Diablo daje filmik. Jak kurwa mam kontuzję z sali? To gościa podnosi, rzuca. Co ty gadasz? Bijemy się! No. No to, to się wycofał, czy nie? A czy nie wiemy? Znaczy, chodzi o to, że zobacz, jak w ogóle czy Stadion Narodowy, to jest największa gala, jaka w ogóle freakfightowa No i tak tak. dalej. I ci mówią, że on walczy, on z sali mówi, co jeszcze się pojebani? Ten mówi, że się wycofał, bo nie w tej wymowie, ten mówi, a ja przecież tak kurwa nie mówiłem, ale go zdejmują z karty, później go mówią, tak go do połowy dali na tej karcie, kurwa, to jest On jest starszy, fantastycznie. tak. Jest kurwa, o tak. Także nic nie wiadomo, ale a propos narodowych rzeczy, to coś jeszcze chciałeś powiedzieć. A w ogóle, a czeka, to powiem ci a jeszcze, Heiser, po, nie, ale wiesz, co z jakiego tweeta Heiserem? napisałem wczoraj? Jakiego No, tweeta napisałem dawaj. wczoraj? Bo ja tak myślę, bo wiesz, ten, sypie mi się ten narodowy, właśnie wtedy ten Diablo się wycofał i ja tak wpadłem na pomysł, bo tam, wiesz, konflikty się rozwiązuje. Jaki w tym momencie jest największy konflikt w internecie? No ty, Stanowski. Ale to ja chcę być wtedy w twoim narożniku. Znaczy nie, to ja zrobię, ja pójdę do Stanowskiego narożnika. Będziesz miał swojego człowieka w jego narożniku. To pamiętaj, jak będziesz kontraktował taką walkę, to ja do narożnika. Ale chłopie, przecież to by wyprzedało cały narodowy, ta jedna walka. No, I napisałem patrząc tweeta, po ilości. wiesz, bo my się tak wstykamy i napisałem tak na bekę, on oczywiście na poważnie odpisał. Napisałem tak, ej Krzychu, mówimy prawdę i zaznaczyłem Fame MMA i PGE Narodowy. Ej Krzychu, mówimy im, wiesz, ej Krzysztofki, mówimy i małpo no. PGE i Fame Narodowy. A on, nie, czy mówimy prawdę? A on pod spodem, tak, jutro powiemy prawdę, by jutro film o tobie. Ja pierdolę, już żeśmy się kurwa pożartowali, kurwa. Co tak jakiś po tym niebieskim pospinany? No pospinany. Ale wiesz strasznie. Co teraz po niebieskim? Wiesz czego może być niebieski? No. A, no tak, ten konar jak płonie albo nie płonie. Ty Krzychu, ale to, to musiałbyś taką tabletkę tam rzucać, żeby to zabarwiać. Też niebieską. Cholera wie, czyli on, dlatego taka cena jest, że tam jest już included. Cholera, all wiesz co, za inclusive parę tam. Lat, to ja powiem tak, za parę lat jak będę miał takie problemy, to wtedy przerzucę się na niebieskiego. Na razie walę zwykłego Jacka Danielsa po prostu i tyle, co Ja nie? tam walę starą. No i znów wyszedłem na głupszego, znów jestem głupszy, kurwa. Jacka, czy tam ja, LGB? Chłopie, teraz armia biseksu Wojtka goni wszędzie. Twoja sprawa, chłopiec, nie? Twoja dobra, sprawa, co że z tam Heiserem? Bali. Co z tam z Żyje. Heiserem? No Żyje. dobra, ale... No Heiser znowu, Heiser to jest Heiser. 700 razy walczył, nie walczył, teraz im powiedział, że nie będzie walczył, bo go oszukali. Rozmawiałem z nim prywatnie, tam mi się wyżalił, powiedział, że przyjdzie do mnie do programu i wypierdoli na nich wszystko, bo oni są chuje oraz chuje i go oszukali z każdej strony i go oszukali. Nie wiem, no Heiser to jest Heiser. Zobaczymy, ale no powiedział, że nie będzie na pewno walczył. Już jest nowy przeciwnik dla Gimpera. Poza Kto? anteną ci powiem. Poza anteną powiem ci, że Gonciarz. A, okej, okay, dobra. To nie, nie wmówmy, że to Gonciarz, dobra. Teraz, spoko, nie ma problemu. Teraz nie powiem, wiesz, że to Gonciarz, żeby ludzie nie wiedzieli. Ale jak poza anteną ci powiem, że to jest Gonciarz, nie? Dobra, okej. Okay. To czyli powrócimy bestia do z tego. Tokio! Wiesz, który Gonciarz? Wiem, wiem, wiem. No. Wiem. No to aż taki boomer to nie jestem. No dobra, ale a propos narodowych rzeczy, to chciałem powiedzieć, że przez 8 lat, jak coś było narodowe, wielkie, monumentalne, było państwowe, było czyli de facto niczyje, to czwarta władza, czyli media, po paru latach od razu wiedziała, że trzeba tam iść i kopać, bo tam są wały. Więc wszystko, co było na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Port Komunikacyjny, czy tam Centralny Port Komunikacyjny, Narodowe Muzeum, Narodowa Opera przerobiona przez PiS. Tam zawsze były jakieś wały. Ewentualnie coś, ja jak się myślę, nazywało że oni tak funduszem. sobie zaznaczali, wiesz.
Oni ty, tam Tak. się nawaliwały, zmień nas na narodowy, żeby nam się nie pojebało, Dokładnie. żebyśmy nie do tych poszli pieniądze wyłudzać. Oni wiedzieli, że idzie najebany Tak. pisior nocą narodowe. Idę wezmę pieniądze jakieś, bo Tak. mi się skończyły na wódkę. I oznaczenie tak. Tak. I to był taki trademark, taka nazwa Taki zastrzeżona. trademark i ja się dziwię, Tak. że akurat nie jest Narodowy Kanał Zero. Naprawdę dobre. Tylko to w drugą. Tego ziemniaka! Ale, o, przepraszam, tego palca. Ale to nie, bo to odwrotnie, bo on brał, a oni z narodowego oni brali. A, To był dobra. Okej. antynarodowy. To znaczy Antynarodowe, to tu odwrotnie nie wchodzi. narodowy. Tam nie Odwrotnie, bo wchodzi, że tam się daje. tam nie Tam się wchodzi, tam daje. się daje. Tak. Tak, dokładnie. No dobra. No i pisowcy się połapali, że media się połapały, że jak jest coś narodowe, to media od razu idą tam kopać. I pisowcy sobie zrobili, uwaga, muszę zacytować, coś, co miało przykryć ich drogowskaz trademark i nazwali coś sieć badawcza Łukasiewicz. No jest tak, jakbyś nazwał sieć badawcza Matysiak, sieć badawcza Wiesz co? Owczarski. No to Mi to ewidentnie przypomina wygląda, że to. takie zajazd pod Sosnami, albo zajazd Kazimierz. Wulkanizacja Tak, Uczesia. dokładnie. Wulkanizacja Edek, bo ja tam zmieniam opony. Pozdrawiam pana Edka. Jakbyś Nazywa się miał Edek. wulkanizacja Edek, czy byś podejrzewał, że to jest pisowski, że tak powiem, studnia bez dna? Jak była wulkanizacja Stanowski, to bym podejrzewał. No tak, no. Ale... Masz Przepraszam, sieć Krzysztof. badawcza. Wulkanizacja Krzysztof. Krzysztof, no tak, bo Edek to U Krzysztof. Krzysia, Masz. bar u U Krzysztof. Krzysia. Kurwa. No. Bar u Krzysia, Pierdziele. pyczająca Sieć chyba. badawcza Łukasiewicz, to sieć badawcza Stanowski, to byśmy wiedzieli o co chodzi, ale jak masz sieć badawcza Łukasiewicz, to jest takie. Nie wiesz, ale Nie Łukasiewicz wiesz to o co nie, on chodzi. nie wymyślił lampy naftowej? Jakiś ktoś taki wymyślił. No wydaje mi się, że tak, że to był jakiś. Ja nie sprawdzałem tego, więc Coś to nazwisko jakiś raczej. Łukasiewicz coś. Ja tylko chciałem tylko dodać, przepraszam, że ci przerwę, że w barze u Krzysia by był tylko niebieski Johnny Walker. No mów. Tak. Aha, bo tak, bo to jest John. Bo on Johnny Walkera niebieskiego pije. A ty co Nie. myślałeś? Ja myślałem, że Jacka Danielsa przynajmniej, albo jakiegoś A jest Chivasa niebieski błękitnego. Jack Daniels? No pewno, że jest, chłopie. No jest, Niebieski. 40-letni. No on nie jest niebieski, ale to jest whisky 40-letnia, czyli ona nie jest niebieska, ale jest uznawana za niebieską. Johnny Walker jest niebieski. Nie, to ja Johnny Walkera, to ja nawet niebieskiego nie ruszę. Ja ci powiem, że właśnie tu się z tobą nie zgodzę. Nienawidzę Johnny'ego Walkera. Dla mnie to jest taki bimber, to jest tak niedobre, No. najtańsze, ale czerwony. Już czarny. Oho, Też nie, oho. nie przejdzie A mi. jest taki double black? Chyba podwójnie czarny, czy coś tam. To jest po prostu tak dobry. On ma takie opakowanie drewniane i cały jest tak jakby z... I jest tak dymny, torfowy, pyszny, bo nie, czerwony w życiu. A na niebieskiego nie wiem, nie próbowałem, nie stać. Wezmę kiedyś 719 tysięcy, to se To kupię. se kupię. Tak, to ja, moja żona była w lutym, poleciała do Riadu na pielgrzymkę do Mekki i mówię do niej, jak będziesz wracała, to na Bezsłowej kup mi Jacka Danielsa, co nie? No to i wyślij babę, która nie pije whisky, żeby kupiła ci Jacka Danielsa, co nie? Przyleciała, daje mi Czego, która nie litrowego, pije? Czego taka? A, no bo wyszli, dobra, ona nie oni pije sobie, no. whisky, whisky No nie pije, wiem. whisky nie pije. Przyleciała, daje mi butelkę i mówi, czy ty wiesz, ile to kosztowało? Ja mówię, no nie wiem, nie wiem, $50, co nie? Ona mówi, co ty zwariowałeś? $450 dałam za twojego Jacka Danielsa pieprzonego. Ja biorę tą butelkę, patrzę, ona jakieś takie złote ma dookoła, czytam, 40 lat, 40 chyba 7%. Ja mówię, kochanie, dziękuję, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczny, ale jak dasz komukolwiek spróbować, to zabiję, po prostu to jest tylko dla mnie. I to od razu świadczy, że nie macie wspólnego budżetu. Bo u mnie, jakby tak mi kinga No nie, zrobiła, nie to bym ma. powiedział: popierdoliło cię za moje pieniądze? Co mnie to obchodzi, że ona zapłaciła, to zaraz weźmie ode mnie. Kupiła mi takiego i wyślij kobietę, żeby ci kupiła alkohol. Bardzo dziękuję, kochanie. No ale Ale wracając. to dobra, Ej, wiesz, mamy. jeżeli spotykają się żony mężów, powiedzmy, u was gdzieś na ognisku i no, a ty co? No, ja byłam na pielgrzymce w Mecce, kupiłam taki ten święcony obrazek, ja kupiłam taki święcony ten.
Ja kupiłam Jacka Danielsa z Mekki, kurwa, z pierwszej szybki. Pamiątkę przywiozła człowieku. Wodę święconą, kurwa, przywiozła człowieku. Co żeś, kumo, z Fatimy przywiozła? No ja taki kawałek krzyża drewnianego. A ja Jacka Danielsa mężowi. Ale wodę święconą też przywiozłam. Wiesz, jak się nazywa Słuchaj, woda święcona ja po się nie arabsku? znam na islamie, nie wiem, jakie tam pamiątki się kupuje. No. Woda święcona w języku arabskim, którą się przywozi z Mekki, nazywa się zamzam. Zamzam. Cokolwiek, nie wiem, co to znaczy, ale nazywa się to zamzam. Żeby była jakaś Trochę i mi obok Jacka przypomina Danielsa. selmer. Ja znowu gustuję w wodzie selmer. Jakby były takie perfumy, to mi się po prostu psikał cały czas. Ale bym się wyłudził odkurzacz, już mnie naszła ochota. Dobrze. No to jeżeli byś sobie coś wyłudzić chciał, to ja proponuję. Teraz już za późno, bo cholera PiSu nie ma. No, no dobra, ale kiedyś wrócą. To taki wskazówka Tomek na Oby nie. przyszłość. Oby nie. Znaczy, To Krzysiek mówi, zapraszam oby do tak. sieci badawczej Łukasiewicz. Tam można było wyłudzić kilkadziesiąt milionów i najlepszy hit sezonu jest taki, że panowie, znaczy panowie, państwo, którzy byli tam za czasów PiSu, tam było pracowało około 90 osób. I na 90 osób masz 5 osób w zarządzie, czyli masz już 85 osób, to na 85 osób pracujących, jak myślisz, ilu było kierowników? Na 85 Kierowników. osób? 90. Nie no, bez przesady. 30. 30 kierowników. Do tego każdy miał po dwóch zastępców. To już jest 90 osób. Ja nie wiem, jak oni to wyliczyli, ale Ale naprawdę. kim oni kurwa kierowali? Kogo oni nadzorowali? Były dwa działy. Wyobraź sobie, że były dwa działy, w których był kierownik, dwóch zastępców i jeden asystent, coś takiego. I nie było komu, kim kierować. Nawet nie mieli sekretarki. Wyobraź sobie, nie mieli nawet sekretarki ani Nie poszedłbym kierowcy. na dyrektora, gdybym nie miał sekretarki w życiu. Ale się wyjaśniło dlaczego. Sekretarka jest podstawowym narzędziem pracy dyrektora. Ale wyjaśniło się, dlaczego te działy nie miały kierowników, a nie miały sekretarek. No i No. jak myślisz, dlaczego? No dobra, Bo ty Kopernik jesteś była kobietą? pełowiec, ja jestem lewak. Nie, bo nie by państwo, którzy byli kierownikami, nigdy się w pracy nie pojawili, bo to były lewe umowy. Więc po co sekretarka, jak i tak kierownik nigdy nie przyjdzie? No hello? Narobiłaby tej herbaty, chłopie. Przychodzą po roku, ona z 400 herbat zrobionych. Kurwa, i czeka na dyrektora. I wszystko tak już posłodzone, cukier już na dno opadł. Co to robi, człowieku? Się kryształ wytrącił, co nie, już leci tutaj produkcja różnego Zelmera albo Thermomixa, co nie, także to Ty wiesz. właśnie, Thermomix, co? No, No, to można, jest reklama. można. Ty się trzeba było brać za Thermomixa, a nie za Zelmera, Nie widzisz? był, Ty gdzie wtedy, chłopie, za moich nie czasów to był. jaki Thermomix? Cholera jasna, no Za dobra. moich czasów No to się i wiesz. idąc dalej. Na koniec, i to jest hit sezonu, mimo że do roboty nie przychodzili, nie pojawiali się w robocie, to na koniec, w październiku, zarząd spółki postanowił zmienić kontrakty wszystkim kierownikom, nawet tym, co się nie pojawiali w robocie, i zmienić Podwyżki? podwyżki, 6-miesięczny okres wypowiedzenia i nieważne, czy się zwalniasz, czy cię zwalniają, odprawę dostajesz 3-miesięczną. Ha? Można? Można? No i tak się dba o swoich. 719 tysięcy to jest pikuś. Zarząd tego badawczego przeznaczył ponad 8 milionów. 8 milionów na to, żeby kierowniki nie straciły możliwości zarobienia pieniędzy. 700 tysięcy? Pierdoły. Pierdoły biorą 700 tysięcy. Jak tutaj można 8 baniek wziąć? Rozumiesz? Nie nazywaj tak Krzysztofa, ja dzięki niemu to. Tak. Ale powiem ci, że Sorry. no to jest mi na tyle duża afera, że podejrzewam, że Stanowski zrobi o tym program. No i idąc, teraz robiąc analogię do Jak PKP o każdym Cargo. wałku pisowskim robi. O PKP Cargo, czyli o wałku PiSowskim, też zrobił materiał, do którego ja się odniosę w Nie niedzielę. zrobił o wałku pisowskim, bo jego główną konkluzją jest, że go wykończyły związki zawodowe, nie rząd. I to jest najpiękniejsze, bo są dowody na to, że w tym, nawet w tym
wypadku, jeżeli chodzi o związki zawodowe, kłamał. Są dowody, czy to jest. Krzysiek Stanowski kłamał, nowe, nie słyszałem. Przepraszam, mijał się z prawdą. O, mijał się z prawdą. O, to. Znaczy, prawda idzie tu, a Stanowski tam, co nie? Nie Krzysiek, nie Krzysiek. Wszyscy tylko nie Krzysiek. A w ogóle tak mi się teraz Przepraszam. skojarzyło, że co oni mają z tym 700 coś, patrz. Ten fryzjer No. 711 razy, ten Krzysiek 719 tysięcy, kurwa. Co oni z tą, kurwa, 7-1, kurwa. No, takie Ja bliskie. jestem pewien, nie mam numeru do Krzycha, ale jestem pewien, że zaczyna się od 719 jego numer, albo od 711, bo są takie w Polsce. Czekaj, 100%. ja wiem, kto ma. Trzeba by do Michała Dworczyka napisać, Michał, albo poprosić, panie Michale, pan wyśle mi na maila telefon do Stanowskiego. O, na małpa Gmail Dworczyk. Tak, dokładnie, tak. Poprosimy na maila. No dobrze. Co jeszcze? No ja już, że tak powiem, mogę powiedzieć, że. A chciałem, nie, chciałem jedną rzecz powiedzieć. Bo no, tydzień po tym, jak rozmawiałem z Marcinem Józefaciukiem, pojawił No. się mój wywiad z Marcinem Józefaciukiem. Zapraszam tutaj link do wywiadu. Dziękuję. Mały ten sponsorowany program. Marcin Józefaciuk wyszedł z szafy i powiedział, że jest gejem. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. I ktoś mi napisał w Kto powiedział? komentarzu, powiedział, że jest gejem. Kto? Marcin Józefaciuk. A, okej, dobra. No, się przestraszyłem, że Stanowski, Wiesz, no. który poseł Marcin Józefaciuk, Wiem, ten wiem. wydziarany. Ja wiedziałem to No. wcześniej, było widać po ciebie. Znaczy, a ja nie to, że widać, ja wiedziałem o tym wcześniej, bo mi No. też ktoś powiedział, jak robiłem research, z kimś rozmawiałem na ten temat. Ja mówię, no i co ja mam z tym No to zrobić? co? No to co? No No to i co? co z tego? No Boże Święty, to niech se będzie, to jest jego sprawa, ja do łóżka nie wchodzę nikomu i tyle, Jest chyba kim że chce. swojej żonie, No, co nie? swojej żonie. No, to tylko. No, tylko i Ona też jest wyłącznie. gejem, bo lubi mężczyzn. I łychę dobrą kupuje, dobrą łychę kupuje za swoje. Zaświęcone, zaświęcone. Za kościółkowe. Kościółkowe, niedzielne. Piątkowe, w muzułmańskiej jest piątek ważniejszy niż niedziela. A się Tak. musiała się bydna namekczyć, żeby to kupić. Namekczyć. No i No. pierwsze komentarze, jakie są, też się pojawiły pod moim filmem. Skasowałem, zablokowałem je, bo ja nie pozwalam na takie aż takie chamskie, że tak powiem, No, ja też pokazywanie jutro swoich uruchomię. Ja emocji. też wyłączyłem dzisiaj, bo nie chciałem, bo Tak. to nawet ci sami ludzie jutro nie napiszą tego, co dzisiaj napisałem. Nie chciałem, żeby tam się syf dzisiaj lał. No. No, ale że ten P. Że ten i tak dalej, że to jest Sodoma i Gomora, że ja jestem taki sam, bo robię z takim P wywiad i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ludzie, co wy macie kurwa w głowach? Czy wy naprawdę jesteście tak skrzywdzeni przez tego Kaczyńskiego, który notabene na Sam 99% jest. też jest gejem? No ludzie święci, czy wy naprawdę wierzycie Macierewiczowi, który się bawił z Misiewiczem i innymi? No ludzie, czy wy naprawdę nie rozumiecie, że jak ktoś mówi, że jest gejem, to nie po to, żeby się chwalić tym, tylko żeby przełamać pewne tabu, żeby powiedzieć, no Ale i wiesz, to czemu, ma wiesz, no prawo to kurwa mówić, ma mać. prawo tego nie mówić, ma prawo nim być. To nie jest, to w tych czasach to naprawdę, Dokładnie. jak się ktokolwiek temu dziwi, nie, jak to wzbudza, ja już nie mówię nawet negatywne, jak to wzbudza jakiekolwiek emocje, to już debilne, bo u mnie to, no, no i co? To nie wiem, to No, dobrze, źle, no dokładnie. kurwa, no co jest? No. No. No I i już. od razu mi się przypomniała sytuacja, też nie podam nazwiska, bo ten człowiek może być za chwilę posłem. Na razie jeszcze nie jest, ale jest pierwszy w kolejce. Jak jakiś poseł odejdzie albo pójdzie do Europarlamentu czy coś, to on będzie To już posłem. pewnie tak powiedziałeś, Pamiętam, kto? gdzie. No. Nie powiem kto. 10 lat To temu już miałem taką powiem, sytuację na przez dołu. to nie wiem, czy nie powiedziałeś, jak sobie ludzie sprawdzą, kto jest pierwszy w kolejce, no. Aha. No dobra, okej. Brawo Okay. No ty. chuj, niech Ja cię na będzie. wspólnika nie biorę. No. W przestępstwie, no. Zelmera ze mną nie zrobisz, Zelmera ze Nie mną nie powiem, zrobisz. nie powiem, proszę pana, ja jestem twardy, ja nie powiem, jakiego koloru był biały duży Fiat. No mów. No i sytuacja jest taka, że 10 lat temu w Świdnicy zmienia się władza i pani prezydent Świdnicy bierze sobie na wiceprezydenta fajnego chłopaka, Szymona Chojnowskiego. No i ktoś mi mówi, że ten Szymon jest gejem. No i spoko, no i co z tego? Nie? No i później idę do jednego z szefów Platformy Obywatelskiej i mówię, słuchaj, potrzebuję
kontakt do Szymona, chce moja gazeta, którą wtedy prowadziłem, chce zrobić wywiad z nim i tak dalej. I pierwsze, co ten gość mówi, ale ty wiesz, że on jest gejem. A ja tak właśnie, no i co z tego? No ale wiesz, to pociągnij ten temat. Ja mówię, no ale ja chcę rozmawiać z prezydentem, wiceprezydentem, tak? Dziewczyny, które u mnie pracują, chcą mieć wywiad z wiceprezydentem. Nie dlatego, że on jest gejem, tylko dlatego, że jest wiceprezydentem. Chłopie, i ludzie takie mają, wiesz, taki zaścianek, ale on jest gejem. Ty uważaj, bo on ci się do dupy dobierze. Zapytaj go, jak oni się ruchają. Dokładnie. To jest, wiesz. No i chciałem Pociągnij ten powiedzieć. temat. W ogóle pociągnij ten temat, już źle zabrzmiał. No. No teraz tak myślę, tak, dokładnie. No dobrze, ja już kończę. Mieliśmy dzisiaj. Dobrze, że dzisiaj to nagrywamy, moje dzisiaj, bo gdybyśmy wczoraj moje nagrywali, to byśmy pewno więcej się uzewnętrzniali na temat gniota, którego Stanowski wypluł z siebie, co nie? Co? Mówię, że to ja dam tą odpowiedź, zaczynamy generalnie. Tak, takie mamy czasy, ludzie lubią, jak ktoś z kimś ciśnie i to robi największe zasięgi, więc to po u siebie na kanale, wiesz, kiedy mam jakąś fajną, merytoryczną rozmowę o czymś, to tak się kliknie, a nie kliknie, a przyjdzie tu ktoś i kurwa, ten taki człowieku, zasięgi i tak dalej. Niestety są takie czasy, więc wiesz, jak on sobie pozwolił mnie tam, bo mój też dureń, głupek, debil, wypierdala, on do mnie wypierdala, wiesz. Tak. Dziennikarz prawdziwy, to wypierdalaj, no to są zasięgi, ale takie mamy czasy, trzeba się do tego przygotować. Ja Ale ja również jeszcze mu. jedną rzecz, ostatnią rzecz, bo ja szykuję się teraz do tego materiału z PKP Cargo obnażającego Stanowskiego i musiałem przeczytać trochę jego tweetów, popatrzeć na komentarze i tak dalej. I ja nie wiem, co się dzieje, ale od kilku tygodni Stanowski, że tak powiem, potęguje swoją agresję. Co chwilę jest albo spierdalajcie, Bo nie ma albo zasięgu. wy Tak, chu, bo. wy to, wy pie i tak dalej. On coraz mocniej klnie, coraz używa mocniejszych To słów. jest To jest. syndrom jak we Freak Fightach po prostu. Jest coraz gorzej, coraz większa patologia, bo ludzie się przyzwyczajają, tak jak do, nie wiem, używki, do wszystkiego. Masz receptory, które się przyzwyczajają i tą przyjemność, którą ci dawało to, już ci nie daje, tylko musisz więcej. I on już tak nie grzeje, popatrz na jego zasięgi. On też dlatego uważam, że zrobił ten film o mnie, bo widział, że ja się klikam. Bo widział zasięgi, jak on, wiesz, napisał o mnie tego pierwszego tweeta, że ja tam upadłość, kurwa, 1,5 miliona tweet. Mówi, o, No. pieniądze, bedo, pieniądze. Tak. I on tak już tam popchał, no bo co on tam, jak można, wiesz, oceniać czyjeś życie, i jakby wiedząc, że on przyznał się do siedzenia, powie główną tą z filmu zrobić, że on odkurzacz wyłudził. No to wiesz, to jest nic, ale znaczy, że tu się klika, więc napchał. I tu ja wczoraj, bo on wrzucił, że to ma godzinę 20 i tak mówię, kurwa, o czym on będzie gadał? Tak jeszcze z paru osobami gadałem, bo parę osób od razu do mnie zadzwoniło, Tomek, nie przejmuj się, tam wiesz, w dupie to mnie i to tam. Ja mówię, nie, luz. I ja mówię, ty, a o co on godzinie 20? I ludzie właśnie, to głównie tam youtuberzy to z tego, to mówią, no po co? Ja tu źle pokazuję. No bo to weź się kliknie, długość i tak dalej, no napierdoli tam wstawek, będzie przeciągał i mnóstwo osób mi dzisiaj też dawało znać, że to jest po prostu nudne, że on tam za długo, że powinien to z tego. Ale wiesz, to film, który tam będzie miał, ja myślałem, że on będzie w ogóle dużo lepiej mu pójdzie, on widać, że też nie jest zachwycony. Zauważ, nigdy nie widziałem, żeby on tak pchał ten film. Na Twitterze już jest, oglądaliście, prawie jak ci kurwa influencerzy, co, czy widzieliście już moje najnowsze, a 3 razy o tym mówił. On wczoraj dał na kanale Zero posta, że jutro jest film, nie relacje. Posta, dzisiaj dał kupę relacji z linkiem, że już jest, że to wczoraj dał, że już się ładuje, że godzina 20 i dzisiaj co pierwszy raz widzę u niego, jakby udostępnia czyjeś, jak ktoś daje, o wyszedł film na kanale Zero, to on udostępnia. Takie strasznie widać, że on chce, żeby to jeszcze, to tam dochodzi teraz pewnie gdzieś, jak my gadamy, około 900 tysięcy, więc myślę, Milion, że już jest stanęliśmy. milion. Właśnie w tej chwili patrzę, jest milion. Pyknęło No, milion. no to ja myślę, że to dwójki nie przekroczy. A ja tak go liczyłem na 3 bardziej. No to powiem ci, że nawet milion Szkoda. to pokazuje, że masz moc. To pokazuje, że masz moc i naprawdę jestem dumny i szczęśliwy, że z tobą robię materiały. Mimo, że powiem uczciwie i tobie też to powiedziałem wczoraj, miałem przynajmniej dwa sygnały od ludzi, w tym od polityka, że to, co się pokazało na ciebie, uderza we mnie.
I była sugestia, zastanów się, z kim robisz. I powiem tak, nieważne, czy jesteś z Pomorza, czy jesteś z Małopolski, w dupie to mam, bo chłop odsiedział swoje. Chłop zapłacił za błędy, no nie młodości, bo ty miałeś 20 lat, chciałem powiedzieć, a nie Nie 19, jak to 19, robiłeś. nie, nie. Tak. I to jest istotne. I to jest To najistotniejsze, że jest, ty już nie to miał. wywlókł mi to i Changer. powiem ci, no, to jest game changer. Ja jestem Tak, zdruzgotany tym, że on wywlókł mi to, że ja 19, nie 20. dokładnie. Więc ty nie byłeś małolatą. Ty byłeś już Nie, nie. dorosłym Ja byłem facetem dorosłym, wtedy. rzekłbym nawet podstarzałym, można powiedzieć, wiesz. 19 Podstarzały to jest to teraz małolat, a jesteś. 20 to już jest taki, wie. To już jest taki, No powoli się zabiera do grobu. tak, to jest tak, że Jackiem z Johnny Walkerem, co nie? Jeden jest 19-letni, to jest gówno, a 20-letni to już jest, wiesz, to już jest. Niebieski. No, ale wracając. Cieszę się, że ludzie faktycznie to oglądali, monitorowali. I jedna z moich dobrych koleżanek napisała mi na przykład, że oglądała na kanale Zero ze Stanowski. Ja mówię, a widziałaś tą część, gdzie ja się pojawiam? A ona tak, a to ty też tam byłeś? Ja mówię, a, czyli nie doczekałaś do końca. No nie, po 30 minucie odpuściłam, bo było nudno. Tak, ja też miałem część osób właśnie, że on to rozciągnął strasznie w czasie, ale ty wracasz do tego jeszcze, zanim zakończymy, bo odbiegliśmy od tematu, dlaczego on staje się taki coraz bardziej agresywny. Uważam, że po Aha, prostu tak. mu się dupa pali, że mu się dupa pali, te zasięgi maleją. Popatrz na inne filmy, tylko jego mają zasięgi, tylko jego. Mówię, też dlatego uważam, że zrobił na mnie, mimo że gówno, on nic nie znalazł. Ja uważam, że całe robienie tego filmu było, kurwa, chuja mamy, jak my to ubierzemy. No to co? Ty obśmiejemy, że odkurzacz. No ty, no, kurwa, przecież to, tam są wyroki za grupy, za to, pobicia. Powiemy, że odkurzacz i powiemy, że śmieszne, że jest głupi. Dobra. I wiesz, nie 19, tylko 20. Mamy go, mamy na niego w ogóle haka. O rok się pomylił, kiedy siedział. I no bo wiesz, no bo ten film zawiera takie rzeczy. On to oczywiście tak ubrał, że to jest atrakcyjne, ale tam nie ma nic, to jest pusty film. I on się właśnie czepia już takich rzeczy, których kiedyś by nie zrobił. Zobacz, Stanowski, o, mema zrobię. Stanowski kiedyś. Kurwa, Bollywood, wiesz, stroje, na lotnisku tańce, Janoszek, wiesz, naprawdę to było fajne, bo cała fajna akcja, jak on leciał, ja mu gratulowałem gdzieś tam w Twitchie, on, wiesz, leciał, tam go bolił te zdjęcia, fajna rzecz, fajnie się to oglądało, fajnie ograne. Stanowski dzisiaj? Matysiak wprawdzie siedział, ale ukradł odkurzacz. No kurwa, newsa zajebał. I nie Dlatego mówię, 19, tylko 20 lat. Stanowski kiedyś, a Stanowski dziś, więc on, jeżeli bierze takie tematy, takie wydmuszki, które filmy, które nic nie wnoszą, tylko bierze się kliknął, bo ja się klikam, bo hejtowanie mnie się kliknie, bo mnie skończy w internecie, to się kliknie. Dlatego uważam, że tam jest straszna tragedia, bo zobacz sobie na zasięgi. Jego filmy mają tylko zasięgi, jak on robi album z Mazurkiem, to jest tam 300-400 tysięcy. Pozostałe No tak. 20, 30, 60, 70. Tam kurwa do Teraz stówki mało co patrzę. dochodzi. Tam Teraz do właśnie stówki patrzę, mało co Tomek. dochodzi. Poczekaj. Skoro już mówimy, no to tak. Film z Romanowskim, który nagrał 2 tygodnie temu, 272 tysiące. Powinno to Ale to dobrze mówię, pójść, bo on jak nagrywa Romanowski. to. Film o celebrytach, którzy są na podwójnym gazie, 488 tysięcy. Film o Lewandowskim i Wojewódzkim dramie, 900 tysięcy i to już jest nieźle. Później Bo jest, drama, znowu. bo drama No, i no. później, ale to wszystko się dzieje 2 tygodnie temu. Później film o PKP Cargo, nagrany 5 dni temu, 500 tysięcy, a film o szalonym reporterze, nagrany 15 godzin temu, milion, ponad Milion. milion. Czyli tak naprawdę jesteś debilem, bo dałeś mu zasięgi. Nie on tobie. Nie on tobie. Ty jemu dałeś zasięgi. Ale poczekaj na odpowiedź, którą wtedy on mi da. Dobrze. Dobrze, czyli. Ale chodzi mi, Sebek, nie o to, nie o zasięgi jego filmów. Ty powiedziesz o jego filmach, a zobacz te zasięgi kanału Zero. I to jest Tak, moja widzę. konkluzja, że on dlatego staje się taki agresywny. On musi czymś. On, wiesz, on musi spolaryzować, on musi się z kimś pokłócić. Tak sam widzisz, tylko dramy dają. Z Wojewódzkim też była drama. On nagrał tam dramę. A jeszcze jedno, popatrz na czasy tych filmów i jeszcze bardziej mnie pochwal, bo to kurwa z Wojewódzkim to on dla niego poświęcił 16 minut chyba. Tak. 18, żeby być dokładnym, bo znów nas posądzi o to, że kłamiemy nie 19, a 20.
czyli bądźmy Tak, to dokładni, game changer. Tak, 1804. 1804. 1804, a ja miałem 20 lat i 2 miesiące, i 3 dni. Więc generalnie, i wiesz, to jest 1,5-godzinny film, więc to jest duży zasięg też na długość, bo już łatwiej coś kliknąć, co ma 15 minut, a tu ja nie wierzę każdego do końca, ale to też często zniechęca. O Jezu, 1,5 godziny. Piętnastkę klikniesz zawsze, na 1,5 godziny nie zawsze masz czas, no i się dużo gorzej klikają, więc gwiazdą jestem niewątpliwą, a nie mniej ja Tak, mówię ale o dał ci zasięgach już ogólnie. zasięgi, bo jesteś na pierwszej stronie takiego czasopisma jak Goniec. Nie wiem, czy kojarzysz Goniec. Jesteś na pierwszej stronie już. Pewno będziesz Bardzo na Super dobrze. Ekspresie, pewno się pojawisz w Oczywiście. Pudelku, pewno się Pudelki, gdzieś tam pojawisz. MMA.pl już pisze. Krzysztof, Ale dzięki, ale tak samo moja dziękujemy. odpowiedź się wszędzie pojawi. Ale mówię, wracając jeszcze tylko kończąc, że kanału zero zasięgi strasznie spadają. I to strasznie. Ale dobra, no to dobra, no to widzisz taki film o mnie, to jest coś takiego, powiedzmy, no nie jest jako Janoszek tak przygotowany, ale tak był zapowiadany szumnie. To Janoszek 10 milionów zrobił, a tutaj to nie będzie. Jemu to zasięgi spadają, już to spadają drastycznie. I mówię, na całym kanale zero tylko Rod Stanowski robi zasięgi. Tylko. A tamci inni ludzie są dobrzy, dobrze opłacani. To nie są też goście, którzy przyjdą za 5 zł. Pewnie część jakby fachowców, którzy odwiedza go incydentalnie, przyjdzie chętnie tak, ale tam są stali pracownicy, którzy dostają za to pieniądze. To jest potężny koszt, studio. Może on już kurwa nie ma tak pieniędzy, bo mój nagrywał w domu. Może tam już jest tak źle, że mu studio wypowiedziano, albo kurwa bierze od godziny i bidny już jest. Kleje tego niebieskiego, Czekaj, a to drogie jest. mam clickbaita. Kanał Zero bankrutuje, bo Stanowski musi nagrywać filmy w domu, a nie w studio. No. Kanał Zero bankrutuje, bo Stanowski chleje niebieskiego. No dobra. No coś w tym jest. A Nie, myślisz, no że to. kupuje to na firmę? Trzeba Kupuje to sprawdzić. na. On dostaje jako dofinansowanie z NASK-u. No dobrze, ale Ale no, a mówię, propos kończąc spadających naprawdę, zasięgów. jak masz to otwarte, to zobacz. Zobacz inne odcinki. I na przykład te poranki. To są obsadzone też ludźmi fajnymi. WWunio jest zasięgowym. Tede jest bardzo zasięgowym gościem. On u siebie na kanale kręci wyświetlenia. WWunio kręci bardzo dobre wyświetlenia. To są ludzie i fajni do oglądania. Wiesz, ta Krzan i tak dalej, i ten z dupy. To są ludzie, którzy ogólnie w internecie kręcą duże zasięgi. A te poranki miały bardzo duże wyświetlenia kiedyś. Bardzo. Zobacz, teraz kurwa poranki, jak będzie się zjeżdżało. Tam też do 100 nie dochodzi. Gdzie masz No, 50, no. Tędy, 50 tysięcy. Dwóch prowadzących, z czego każdy z nich osobno wykręca po 200 tysięcy na filmie, czy tam po 150 w WWunio i sumujesz ich i masz 50? Tak, no. Strasznie im Nie, nie, poleciało w dół. to Także cieszę się, faktycznie, Krzysiu, to. że pomogłem. Tak, no, ale jeszcze jedna rzecz, bo ja gdzieś widziałem, no to tak jak mówię, teraz szykuję się do tego PKP Cargo. Więc dużo rzeczy gdzieś tam spytałem i zrobił jeden z YouTuberów, ja nie wiem skąd oni biorą, to musi być gdzieś dostępne, ale zrobił jeden z YouTuberów porównanie, że chyba 2 miesiące temu czy miesiąc temu kanał Zero miał około 30 milionów wyświetleń, co jest dużo. Tak, szczerze mówiąc, to była duża liczba. Dla mnie, ja, który tam kręcę, nie wiem, 1 500 000, 2,5 miliona ten przedział, to 30 milionów to nagle, jak usłyszałem, że ktoś Pięć i wykręcił. dziewięć. No, no To okej, jest okay, no to dużo. ty masz sześć, to ty Ale masz sześć, do. to jest bardzo dużo. Tak, to jest bardzo dużo, 30 milionów, No. ale ten sam YouTuber za chwilę mówi, że o ileś set tysięcy więcej wykręcił nie kto inny jak Książulo. Gościu, który idzie z kamerą za 3 złote, kupić kebaba za 7 złotych, robi kurwa więcej niż Stanowski, który ma sztab ludzi, tryliardy sponsorów, pierdyliard pieniędzy od spółek Skarbu Państwa. I on robi mniej niż Książulo, który za 7 zł kupuje kebaba. No kurwa. No i Wiesz po co, tam co? przede wszystkim te koszta są ogromne, nie? Przecież on, wiesz, to studio, to jest Niebieski, profesjonalne. niebieski, pamiętaj. Niebieski mało nie Niebieski, niebieski, kosztuje. tak. Ale wiesz co, no to jest profesjonalne studio telewizyjne. Ten stół, te światła, te kamery, to wszystko, wiesz, realizacja tego, to wszystko jest naprawdę na pełnej profesce, a to są bardzo drogie rzeczy. Telewizja czy kręcenie filmu, to są, ludzie się nie wyobrażają. To są takie po prostu dziesiątki tysięcy za parę godzin, wiesz, obsługi czy czegoś tam. I on pewnie dalej wychodzi na swoje, ale jak pamiętam ten jego wywiad nie u WWunia, tylko kto to samochodem jeździ, ten taki większy raper w kapeluszu, Winiego, Winiego. gdzie on tam mówił, że tyle i tyle tamtego, no ale że mu to, wiesz, tam tyle i tyle zostaje dużo. To ja podejrzewam, że teraz to nie wierzę, żeby tracił, ale
No. Taki tam bilansik jest, wiesz. Znaczy, ja jeszcze pamiętam wywiad u tego Duży w Maluchu, gdzie powiedział, że jak w przyszłym Dwóch, roku którzy będzie miał brało pieniądze od PiSu. swój i swojszy, co nie? Pewnie tankowali na Orlenie tego malucha, jak jechali. I No. popijali niebieskim, co nie? Tak. Jak się. No, ale on wtedy powiedział w tym wywiadzie, to pamiętam do dzisiaj, że dzisiaj się ze mnie śmieją, że robię takie coś dużego, ja to robię po to, żeby pokazać, że telewizja w internecie i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, czy się będziecie śmiali, jak w przyszłym roku pokażę moje dane finansowe za 2024. Ja powiem tak. Jeżeli, Krzysiek, w swoich danych finansowych robisz kolosalną robotę, patrząc na to, co robisz, czyli masz około 400 milionów wyświetleń rocznie. Jeżeli w swoich danych finansowych nie pokażesz, że kanał Zero zarobił przynajmniej 5 milionów, to jesteś pierdoła. Nie przychód, dochód. Nie przychód, dochód. Jeżeli nie pokażę 5 baniek, Zysk, to tak? jest zysk. Ja mówię o zysku, czyli dochód, Zysk. nie? To jesteś, Krzysiek, pierdoła. Żeby cię nie No, obrazić, to powiem tak to znaczy delikatnie. zależy jak to brać, bo z AdSense'a może nie mieć, ale on ma Nie, o wszystkim mówię. no to O będzie wszystkim. miał, on będzie, bo on ma tam, przecież to jest kurwa słup reklamowy. Przecież gada, bo cały czas coś wjeżdża tu, wjeżdża, wyjeżdża, wjeżdża, wyjeżdża. Na komputerze ma farciarz, fuksiarz, hazard, betclick, sredclick, kurwa, piwo, srywo, ponaklejano na czole, jeszcze se henny se jeszcze robi, kurwa, tutaj na tatuaże. Przecież tam jest, wiesz. A później idzie Nie, do Kita i naprawdę mówi, miał coś pieprzone tutaj. reklamy. Nie no. Miał. Ale będzie. Ale wiesz, i później idzie do Kita i mówi, te reklamy pieprzone. Tak, dobrze. No to skończmy, bo mamy Tyle. 1,5 godziny. To naprawdę tyle, to nam nigdy chyba nie wyszło. Tyle to O, nawet mamy Stanowski więcej. o mnie nie zrobił. A mówiłem ci właśnie, słuchajcie, drodzy widzowie, mówiłem Tomkowi wczoraj. Nie nagrywamy wczoraj. Nagramy to jutro po paru godzinach, niech to ochłonie, bo jak zaczniemy gadać wczoraj, to ten materiał będzie trwał 2 godziny. No i chuj, Tak. jest półtora. I tyle trwa. I dobra. Idziemy Dobrze, spać, jutro nowy dziękujemy piękny dzień. Państwu. Klikamy, komentujemy, lajkujemy i widzimy się już niedługo. Do usłyszenia Państwu, pa, pa. A ty Maju. czekaj, bo mam sprawę.